przyznać, że zawierało ono takie treści, których wcześniej nie słyszeliśmy na tego typu wystąpienia. Ale to jest
Z drugiej strony mamy nowego premiera, ma to
Kościoła Radzkiego, który wchodzi na tą wieżę Paweł i będzie tutaj, będzie jego wersja wrocławna. I to jest ciekawa sytuacja, bo mamy trzeciego gracza, którego tutaj trzeba wspomnieć. Znaczy prezydenta Andrzeja Dudę, którego trzeba powiedzieć jasno, na to jest polityk tego samego pokolenia, co Mateusz Morawiec. Tutaj, moim zdaniem, znając działania Jarosława Kaczyńskiego też, ja przewiduję sytuację pewnej pytania obiadów na wagę mistyczną. Znaczy, Mateusz Morawiec, jeśli będzie dobrym premierem, jeśli będzie wlagał, będzie wykreowany na tego lidera obozu Prawa i Sprawiedliwości, być może za 2-3 lata to on będzie miał wygrana prezydenta. I to też, moim zdaniem, jest też, myślę, że Andrzej Duda odbierze ten sygnał jasno. Jest to troszeczkę taka żółta karta, dawka do Manana Złota, że po pierwsze nasz obóz nie jest skazany na rozwiązanie takiego pytania. Więc myślę, że te relacje całe strony troszeczkę się zaostrzyły, zwłaszcza przy medalach dotyczących ustaw sądowych. Ważne jest wiemy o sporach dotyczących ministrów, wspólnie z ministrem Macierewiczem, a kancelarią prezydenta Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jarosław Kaczyński jest weteranem polityki i dbał o podwodę do Kaczyńska. W związku z tym mamy w tej chwili tym ruchem, który w tej chwili obserwujemy. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że Jarosław Kaczyński de facto wie, że ma już trzech mocnych polityków z szeroko pojętego obozu. To znaczy w sytuacji, kiedy Jarosław Kaczyński sam nie będzie mógł pewnych funkcji spełniać. Mówi się, prawda, wiemy o tym, że Jarosław Kaczyński nie robił uwagi, którzy byli z PiS-u, chcieliby, żeby był premierem, ale no, nie ma o tym, że niektórzy lekarze mówili, żeby może to było za dużo prezydenta Kaczyńskiego. Ale tym ruchem, moim zdaniem, Jarosław Kaczyński wykonał bardzo dobry ruch, to znaczy wykreował trzech równorzędnych mocnych polityków swojego obozu politycznego, którzy to jest przyszłość tego obozu. I to bardzo dobrze świadczy Jarosław Kaczyński, bez ruch dobrze. Przede wszystkim to nie jest tak, że to nie był robiony przez Panie Przewodniczący, tylko że parlamentarzyści nie są międzynarodowi, tylko są obywatelami Polski. Musi zdarować rzeczy. Tak, że no, można by było powiedzieć, tylko ten polega na tym, że wyśrednią cały społeczeństwo. Zresztą, jeżeli nie się to wydarzy, to kto ma będzie chciał być nowy. Na tym to wszystko polega. Przestaną badania, które były naprawdę zależnie od zadanego pytania, nie brał się wygodne, bo wszystko kosztowało naprawdę duże pieniądze, miliony, ale też polnie. A spróbuję, żeby na portalach internetowych, żeby pozorować, przecież to jest każdą sprawę, że nie aberracja nastąpi, jak podstawowej niewielkie zejście obejrzeń siedzenia w biurze, czytania. Czyli mamy rozumieć, że w Austrii jest koniec świata od wielu lat, tak? Nie ma się co do Austrii, czy Niemiec wybierać, bo tam jest koniec świata. Pogratulować parlamentarzystom, którzy są tak zalęknieni albo tak bojaźliwi w tej sprawie i zapominają o tym, że jednak człowiek jest tym nadrzędnym, tak? Podmiotem praw wszystkich, a nie, że teraz ktoś nam będzie rozkazywał, jeżeli są takie rozwiązania gdzieś i dobrze funkcjonują, to dlaczego u nas ma tak funkcjonować? W końcu nie jesteśmy tak poza kamieniem łupanego, tylko mamy możliwość zareagowania dzisiaj, tak, że ktoś zamówi takie czy inne badania, że będzie kupował, bo możemy śmiało powiedzieć, kto nadstawił kieszeń, że dał się stopować. To jest gigantyczny To jest na rządzie wpływ, bo mamy w Polsce, że zakorzenione cała sieć funkcjonalna, które mamy,
nie tylko nie tylko nie, że będziemy mieli w dużej mierze zależy od przyjaznego stosunku rządu Tajwanu, że jeżeli raczej będzie W związku z czym ta sytuacja rzeczywiście jest bardzo niejednoznaczna i moim zdaniem chronienie interesów naszych gospodarczych nie zawsze, związki zawodowe są bardzo ważne, ale związki zawodowe są przede wszystkim ważne w tych obszarach, gdzie mamy do czynienia z dużymi przedsiębiorstwami. Tak, to jest mowa o małych. Jest mowa o małych przedsiębiorstwach, to jest mowa o urokowej rdzennej polskiej przedsiębiorczości. Polacy jako przedsiębiorcy są jednymi z najlepszych przedsiębiorców na świecie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nawet w okresie pracuję bardzo grubo ponad 40 lat, kiedy ta przedsiębiorczość w Polsce była tłumiona, Polska była jednym krajem w ramach tej Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie przedsiębiorczość funkcjonowała i to funkcjonowała w sposób bardzo, moim zdaniem, bujny, nawet wręcz fizycznie przedsiębiorcy byli przekonowani, że tak byli przedsiębiorcami. Więc tutaj musimy to wyraźnie rozdzielić. Wydaje mi się, że związki zawodowe też muszą zrozumieć, że w ramach Rady Dialogu Społecznego, na przykład jeśli wracamy do Rady Dialogu Społecznego, to bardzo wyraźnie pan premier Morawiecki podczas ekspoze też zwrócił uwagę Rady Dialogu Społecznego, ta Rada była traktowana zawsze po macoszemu. Dzisiaj szefową tej Rady jest pani minister Rafalska i ona jest bardzo kobietą energiczną, kobietą, która chce coś zrobić, kobietą, która się boi się powiedzieć swojego zdania. Ja dzisiaj już nawet zabierała głos, bo przecież dzisiaj mamy do czynienia z Kongresem Mieszkanie Plus, który jest infrastrukturalną sprawą, ale ona wyraźnie powiedziała wcześniej kongresowo, że to jest kwestia związana z, jeszcze raz to powtórzę, co powiedziała pani minister Rafalska, że to jest kwestia związana z rodziną 500+ jako programem społecznym, a Mieszkanie Plus jest programem uzupełniającym program społeczny, kontynuujący pewne trendy, które rząd wprowadził i bardzo konsekwentnie realizuje w naszym ciągu. Ja tylko przypomnę, bardzo dziękuję też, panowie powiedzieli bardzo genialne uwagi. Wśród nich jedna z nich była uwaga dotycząca właśnie pani premier Beaty Szydło. Pani premier Beata Szydło bardzo wiele cennych uwag również wniosła w sensie również gospodarki. Ja tutaj mam przed sobą nawet jej tekst z września 2015 roku, które jeszcze jako kandydat na premiera zamieściła w bardzo poczytnym ogólnopolskim dzienniku i wyraźnie mówiła tutaj o sprawach gospodarczych, wyraźnie adresowała kwestie, które są konsekwentnie realizowane przez rząd. Pan premier Morawiecki wyraźnie też stwierdził, że to rząd kontynuacji, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z jedną z naszych trendów. I chciałbym też powiedzieć jedną rzecz. Bardzo dobrze się stało właśnie, że pan Jarosław Kaczyński, który jest ewidentnie strategiem zmian w Polsce, który bardzo dobrze perspektywicznie ocenia
procesy, obserwuje to wszystko, co się dzieje wokół, wyciąga wnioski i potrafi w długiej perspektywie dokonywać różnego rodzaju sugestii, przesunięć, prosić o różnego rodzaju rzeczy, bo oczywiście każdy ma swoje zaplecze. Jarosław Kaczyński również, on bardzo silne zaplecze polityczne ma, które jest ewidentnym liderem, jak pan wypowiedział. I to, że jako osoba, która dzisiaj ma już 68 lat, patrzy w przyszłość i ma wokół siebie zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudę, który ma 45 lat, pana premiera Mateusza Morawieckiego, który ma 49 lat, jak daje, co to kogo obchodzi? Pół roku temu skończyli te swoje lata. Panią Beatę Szydło, która ma 54 lata, w tym roku skończone. To są genialne uwagi, które panowie pociągli. Nie lubię takich jadówek. Pan prezydent Emmanuel Macron, z roku 77, to jeszcze jest młody człowiek, prawda? Ale rzeczywiście w końcówce ministra rozwoju Emmanuela Macron, ministra gospodarki formalnie w latach francuskich w 2015 roku, Mateusz Morawiecki już był ministrem rozwoju, czyli ministrem gospodarki przemysłowej Polski, więc panowie też się doskonale rozumieli, pomimo dzielących ich aż na taką potrzebę ilu 11 lat, to jednak potrafili rozmawiać z sobą. Bardzo dobrze wiele spraw potrafili też właśnie, tak jak panowie powiedzieli, bardzo dobrze, właśnie to jest ta sama generacja i to są te same generacje w odniesieniu do pozostałych osób, więc ja to oczywiście całkowicie, a wydaje mi się, że pani premier Bałuszy to jest osobą, która bardzo dobrze rozumie też procesy dziejowe, jest odważną osobą, bo nie bała się w 2015 roku wziąć na barki również odpowiedzialności gospodarczej jako premier i nie bała się dzisiaj powiedzieć wprost, że potrzebuje dalej zmian, bo pani premier te dwa lata były dla niej bardzo męczące. Kreowanie nowego